Cześć, Marko Ludziska, witam was w kolejnym odcinku z gry Train Mechanic Simulator 2017. Kontynuujemy naszą przygodę w naprawie pociągów. Zobaczymy, cóż tym razem na nas czeka. Coś mi tu gra jest za głośno. Czemu wszystko jest na maksa? Nie rozumiem tego. Myślę, że tak powinno być dobrze. Co my tu mamy? Leśniczy w okolicach stacji na przedmieściu zauważył uszkodzony pociąg. Sprawdź, w czym jest problem. Okej, to lecimy. Lecimy już po naszą popsutą ciuchcie. I zobaczymy, cóż jej dolega. Znajdź uszkodzony pociąg w okolicach dworca podmiejskiego. Teraz szukamy, gdzie jest dworzec podmiejski. Tu jest dworzec podmiejski. O, ideolo. Tak, 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 dworzec podmiejski wschód, okej. Gdzieś tutaj powinna czekać na nas popsuta ciuchcia. No, nawet już widzę, tam się świeci. Także spoczko. Jedziemy ją odebrać i holujemy do warsztatu. Zajezdni pociągów elektrycznych, czyli stamtąd co wyjechaliśmy. Jechać na wstecznym czy naokoło objechać? Chyba będzie szybciej naokoło. Szybciej będzie chyba na wstecznym. Tak, tak, tak. Zobaczymy, do ile się rozpędzi na wstecznym. Ale widzę, że podobna prędkość jak do przodu, także. Wiecie, nie ma sensu jechać naokoło, skoro można po prostu się wycofać i być szybciej w warsztacie. Uszkodzony pojazd został prawidłowo odzyskany i odholowany do miejsca. Już sprawdzamy, cóż ci dolega, ciuchciu. Uszkodzeniu uległ jeden z konwerterów trakcji. Zidentyfikuj go i dokonaj niezbędnych napraw. Wymień spalone uzwojenie przedniego silnika w tylnym wózku jezdnym. Przedni silnik w tylnym wózku jezdnym. Dobra, najpierw zajmiemy się, już widzę, konwerter trakcji, który należy wymienić. No i musimy się do wózka trakcyjnego dostać. Dobra, sprawdzimy najpierw tego. Może to ten, może to nie ten. Ciężko, wiecie, określić, skoro, bo wirnik jest w środku. Przez co nie widzimy go, tak? To jest wał wirnika. Co to jeszcze muszę zdjąć? No dobra. Uchwyty mocujące. Okej, okej. O, uzwojenie jest dobre. Dla pewności jeszcze zdejmiemy tu całość. Nie, czyli to, ta strona jest dobra. Czyli to z drugiej strony będzie. Śrubki, śrubki, śrubki. Kolejne śrubki. Okej,
Dobra. Czy to może być tutaj? Tylny wózek, więc to jest raczej przedni silnik. Wydaje mi się, że jakby teraz za plecy mi ciuchcia odjeżdżała. No ale zobaczymy, jak rozbierzemy, tak? Dobra. Oj. Po kolei. Tutaj uchwyt. Pokrywa. Wirnik. I to uzwojenie też jest dobre. O co ja miałem wymienić? Uzwojenie. Czyli to jest dobre. No to ciekawe. Okej. Mocowanie silnika. Śrubki. Ludzie, ja was zapraszam do opisu. Zajrzyjcie tam, ponieważ są tam same przydatne linki, m.in. kanały mojej ekipy, czyli Świadka, Kukiego, Łukasza oraz Matiego. I przede wszystkim coś, na czym najbardziej mi zależy, jest mój Facebook, na którym dostajecie zawsze świeżutką informację odnośnie nowego filmu na kanale. Muszę to zdjąć, jakby nie patrzeć. Także na Facebooka warto zajrzeć. Więc was tam zapraszam. Zaglądajcie, zostawiacie łapki w górę, lajki. Komentujcie moje posty, jak udostępniam. What? Czy oni sobie ze mnie jaja robią? Dobra. Rozebrałem wszystkie trzy i okazało się, że oczywiście ten spalony jest czwartym silnikiem, do którego się dobrałem. Super. No niestety czasami tak bywa. No teraz jak widać, to jest mała szczelina, przez którą można było sprawdzić uzwojenie, tak? Idziemy naprawić. 9 minut, no. A to było w sumie takie szybciutkie zleconko. Nie. To naprawimy tak. Dobra, a... konwerter trakcji. Konwerter trakcji, a tu był. Zamów, tak. Okej. Składamy resztę, czyli wszystkie silniki, które rozebrałem w celu znalezienia spalonego uzwojenia. Dobra.
Kolejna część, przekładnia. Końcówka wału. Teraz drugi. Uzwojenie. Wirnik. Pokrywa. Uchwyt. Ja jeszcze jestem, ludzie, troszeczkę zaspany. Nagrywam to z rana, we wtorek dla was. Nie mam pojęcia, kiedy ten odcinek się pojawi. Ponieważ już tam kilka odcinków mam ponagrywanych, więc nie mam pojęcia po prostu, kiedy ten odcinek będzie. Ale staram się w miarę możliwości jak najczęściej wrzucać odcinki z tego Train Mechanika. Xavi, jeśli to oglądasz, bo pisałeś, że oglądasz leżąc w szpitalu, to życzę ci powrotu do zdrowia, żebyś szybko do nas wrócił. Więc trzymaj się tam, chłopie. Coś jeszcze nie. Okej. Okay. Zakończ zlecenie. Zlecenie zakończone, ja się w tym czasie kawki napiję. No i superowo. 2000 zarobione. Czekajcie, ja w ogóle nie podłączyłem telefon do ładowania. Zaraz wracam, sekunda. O kurcze. A cóż to się dzieje? Przeniosło nas do warsztatu. Chyba parowozów. Wow. To będzie się teraz działo. Zlecenie numer 1. Witaj w warsztacie specjalizującym się w naprawie pociągów parowych. W tym miejscu nie znajdziesz wyrafinowanej technologii ani zapachu benzyny. Tutaj zajrzysz w głąb brutalnej i prostej mocy generowanej z silnika parowego. Na początek dokonaj naprawy zacisków hamulcowych. Brzmi łatwo, ale wydaje mi się, że będzie ciekawie, co nie? Dokonaj naprawy zacisków hamulcowych. 3 sztuki. No piękna ciuchcio, kabina. Kurde. Nawet siedzenia mogą się... Nie no. Kozacek, kozacek. No dobra. A dobra, widzę już. Patrzcie, patrzcie. O. Zacisk hamulcowy. Dobra. Aha, to... I to tyle. To może faktycznie będzie łatwo. I co jest tam na górze? Pistoliki, szafeczka. Półki zardzewiałe, stare. Ale fajny, fajny klimacik. Tu mamy stoły naprawcze. Oczywiście szansa 100%, więc naprawiamy. Napraw. I napraw. No to faktycznie pierwsze zleconko było łatwe. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Zacisk. Zacisk. I zacisk. Zakończ. I 1000 mamy w naszej kieszeni. Kontynuuj. Ile mam pieniążków? Mamy 6400. Potrzebujemy 7,5 na ulepszenie któregokolwiek stołu do napraw. Któregokolwiek ze stołów, o tak. O kurde. Padłem. Jak śliwka w kompot. Zlecenie numer 2. Stacja przekaźnikowa donosi nam o uszkodzonym parowozie, który znajduje się w okolicach Wielkich Jezior. Zlokalizuj go, następnie dostarcz do warsztatu naprawczego. Wielkie Jeziora. No to jedziemy. I co, też parowozem będziemy jechali? Chyba nie, chyba będziemy jechać tym samym naprawczym. W okolicy Wielkich Jezior. Wielkie Jeziora, czyli tutaj.
Czy chcesz? Nie. Czemu z jezdni elektrycznej jadę? Tak nie chciałem. No dobra, w ten sposób gdzieś tam dojedziemy, prawda? Zobaczymy, gdzie czeka na nas uszkodzony parowóz. No, jedź. Dojeżdżamy do wielkich jezior. Pytanie, gdzie czeka na nas parowóz? Jest, widzę. Czekajcie. Haha, tu musimy przejechać ten i... Ale co za brzy, nie widzę tego parowozu, tak? Musimy przejechać to skrzyżowanie i na wstecznym się wycofać. Do celu dotarliśmy, to najważniejsze. Dobra. Powróci do zajezdni parowych. Tak. Już nie będziemy jechać, szkoda czasu. Mamy już 18 minut odcinka prawie, więc lecimy szybko z naprawą drugiego parowozu. Ok, wygląda na to, że uszkodzeniu uległy kółka w przednim wózku i wymień spychacz. Nice. Przód. Spychacz. Wymieniamy. No i dobra. Koło wózka 1, 2, 3 i 4. Tak, 4 kółka i 1 spychacz. Ok. Lecimy do naprawy. Naprawiamy nasze części. Ja wszystko mam znowu 100%, także spoczko. To mi się podoba. Napraw. I napraw. I montujemy nasze nowiutkie części. Koło wózka, drugie koło wózka, trzecie koło wózka i czwarte koło wózka. I słuchajcie, w ten oto sposób mamy kolejne zlecenie, szybciutko zakończone, 2000 wpada na nasze konto. Zobaczcie, że on wjeżdża przodem, ale wjeżdża już tyłem, tutaj nie ma wyjazdu. Taka magia. No i co ludzie? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu i zostawcie dzwoneczek obok subskrypcji, a w następnym odcinku czekają na nas te piękne parowozy, które wymagają serwisu kół, wymaga naprawy tylnych kółek wraz z osią i zawieszeniem oraz nie może ruszyć z miejsca, czyli pewnie jakiś coś z silnikiem, czy tam z czymś w parowozie, nie wiem do końca z czym. No ale dobra ludzie, jak chcecie następne odcinki, zostawiajcie suby, łapki, komentarze, trzymajcie się na razie, no i pa.